Elektrownia, biogazownia, spalarnia czy zakład utylizacji to słowa, które w Polsce wciąż budzą niepokój, a nawet przerażenie. Dom Niny Lansu, tłumaczki polskiej delegacji, od elektrowni Iru w podtalińskim Mardu dzieli zaledwie droga. Mieszka w tym miejscu od ponad 20 lat i to sąsiedztwo absolutnie jej nie przeszkadza. Ja mieszkam tu przez drogę od 2002 roku. I mam tylko pozytywne wrażenia. Pierwszy oddział elektrowni Iru, której właścicielem jest firma Enefit Green, został uruchomiony w 1978 roku i początkowo działał jako kotłownia, którą 4 lata później przekształcono w elektrownię. Obecnie Iru składa się z 3 oddziałów. 2 z nich korzystają głównie z gazu ziemnego, natomiast trzeci, najmłodszy, zasilany jest odpadami komunalnymi. Gdy w 1978 roku powstawała elektrownia, wokół nie było niczego. Był to zakład w szczerym polu. Nikt nie miał więc nic przeciwko temu, by elektrownia powstała. Sytuacja była diametralnie inna, gdy powstawała tu spalarnia śmieci komunalnych. Wokół było już wiele budynków. Wytłumaczyliśmy jednak, że proces będzie się odbywał w obiegu zamkniętym, że nikt nie będzie odczuwał skutków pracy zakładu. Mieszkańcy zrozumieli, mając świadomość, że wszystkim nam potrzebna jest energia i ciepło. Elektrownia w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło w Mardu oraz części Tallina, a wytwarzana przez nią energia elektryczna jest sprzedawana na międzynarodowej giełdzie Nord Pool. Również w Mardu pod Tallinem funkcjonuje wyjątkowa instalacja biogazowa EKT Ecobio, która wykorzystuje odpady organiczne z gospodarstw domowych jako surowiec do produkcji rafinowanego biometanu. Powstaje go około 2 milionów kubików w skali roku. Tylko w ubiegłym roku tallińskie autobusy przejechały na nim 6,5 miliona kilometrów. Jest jeszcze jedna korzyść płynąca z funkcjonowania biogazowej instalacji, to zatrzymywanie u siebie przykrych zapachów. Z bioodpadów tworzymy produkt. Wcześniej te odpady zalegały na wysypiskach czy w biokompoście, co generowało uciążliwe zapachy. Teraz w naszym zakładzie przechwytujemy ten odór, on zostaje u nas, a dodatkowo produkujemy gaz. Produktem ubocznym jest nawóz naturalny służący do ulepszania gleby. Oleme me aisu püüdnud kinni, ehk et me hoiame selle ja see ais on tegelikult metaan, see metaan siis on meil raha täna, me müüme seda. Celem projektu Ecologic, w ramach którego zorganizowany został wyjazd do Estonii, jest poszerzenie wiedzy i promocja ekologicznych rozwiązań z zakresu segregacji i utylizacji odpadów stosowanych w regionach Unii Europejskiej. Po raz kolejny tutaj mamy dowód na to, że nie możemy marnotrawić odpadów, bo odpady są cennym paliwem, z którego produkuje się tu w Tallinie prąd, ciepło, także nie pytanie czy, tylko kiedy taka instalacja powstanie na Dolnym Śląsku i kto będzie na tyle odważnym politykiem, który rozpocznie ten proces. W wizycie studyjnej w Tallinie uczestniczyli samorządowcy reprezentujący 10 dolnośląskich gmin, między innymi wójt Miłkowic Dawid Stachura. Mnie interesują tak naprawdę odnawialne źródła energii. W tym momencie gdzieś tam panowie tutaj z firmy Enefit Green poruszyli temat związany z fotowoltaiką, z produkcją, ale też produkcją wodoru. To jest coś, nad czym pracujemy na terenie gminy Miłkowice. Są przedsiębiorcy, którzy już zainwestowali, którzy dalej inwestują. To jest kolejny kontakt biznesowy, gdzie może przynieść to wymierny zysk dla naszych mieszkańców w postaci podatków, ale też i właścicieli gruntów w postaci umów dzierżawnych. To już druga edycja projektu Ecologic realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W wizytach studyjnych uczestniczą przede wszystkim przedstawiciele samorządów Dolnego Śląska, w których potencjalnie oglądane instalacje będą projektowane i w przyszłości powstaną. Ten przykład estoński jest o tyle istotny i ciekawy, że w zasadzie w jednym miejscu zagospodarowane jest 90% odpadów komunalnych w sposób termiczny, a druga instalacja, którą mamy możliwość odwiedzić, pokazuje nam sposób przetwarzania i również taką mikrospalarnię w miejscu, gdzie są obrabiane czy przetwarzane odpady bio. W ramach wizyty studyjnej w Estonii delegacja samorządowców z Dolnego Śląska spotkała się także z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu oraz Urzędu Miasta w Tallinie. Odbyło się także spotkanie w polskiej ambasadzie z udziałem konsul RP Anny Pełki oraz Waldemara Króla, prezesa Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej.